Cześć, z tej strony Mikador, to jest czwarty rozdział drugiej misji w grze Battlefield 1. Dzisiaj prawdopodobnie sobie tą misję ukończymy i pożegnamy się z pilotem o nazwisku Blackburn. Z powrotem na farmę, co? Wiesz co, wstawię się za tobą w sądzie wojennym. Może coś w skórę. Wątpię, ale... Dzięki. Wilson, potrzebuję strzelca! Tutaj! Ja mogę! Ja to zrobię! Ty jesteś uziemiony! Wilson! Jeśli mam ginąć, to chcę w powietrzu! Jazda! Ruszajmy! Na pewno nie chcesz sobie odpuścić? Nic z tego! Obiecałeś mi ten medal! Dobra, zajmę się tym. Jesteś ze mną? Oczywiście, że jestem z tobą! Myśliwce w drodze! Będę cię osłaniać! Dla mnie trochę dziwne, że te samoloty wystartowały z tak małego pasa startowego na tym statku. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Zobaczcie, jakie te amerykańskie lotniskowce są wielkie, żeby te samoloty mogły wystartować. Bo tutaj raptem taki kawałek i ponad 100-letni samolot wystartował. Trochę to dziwne. Nie wiem, ile to ma do realistyczności. No ale dobra. O, widzieliście? Zderzył się z balonem wrogi samolot. Ha, to ciekawe. Myślałem, że są tak zaprogramowane, żeby czegoś takiego nie robić. A tu proszę. Wszystko się może zdarzyć. Ogólnie co? Latamy nad Londynem. Nasz bohater jest jako więzień. Jest transportowany do sądu wojennego za to, co zrobił, że się podszył za tamtego typka. No i chcą go sądzić, ale coś czuję, że z tego będą nici, skoro on tutaj znowu stanął do walki. Sami możemy zobaczyć Londyn z lotu ptaka. I znowu trochę postrzelać do Niemców. No, Londyn wygląda całkiem ładnie, trzeba przyznać. Widać rzekę Tamizę z góry. Ale nie ma co patrzeć na rzekę, trzeba polować na Niemców. Wszelkimi sposobami. Jeszcze jeden. Kurde, jakie uniki robią. Dobra, zadanie wykonane, tak? Co teraz? No, z bombowcami może być odrobinkę większy problem. Je jest chyba troszeczkę trudniej zniszczyć, ale zobaczymy, spróbujemy. Mam takie specjalne rakiety. O, weź nimi traf. Ale ładnie, ale ładnie, naprawdę. Fajnie to wygląda, jak one się tak rozwalają. O, te rakiety rozwalają na strzała bombowca? Te bombowce rozwalają na strzała te rakiety, czy co? Gdzie te bombowce są? Tutaj lecą. O, ale dobre, na strzała. Ale ja za to prawie spadłem. Tak jest, trafiony, zatopiony. No, z tym, że to samolot. Ajajaj. Dobra, robimy nawrót i jeszcze raz, jeszcze jedno podejście. No, z tego co widzę, to je trzeba od tyłu zajść, te bombowce. Wtedy się je najszybciej niszczy. I na łatwiej jest je trafić.
O, kurde, tego nie trafiłem, ale prawie on... Prawie w niego wleciałem. Dobra, muszę się chwilę naprawić chyba. Okej, jeszcze jakieś bombowce tu są? O kurde, ile ich jest jeszcze? Gdzie on jest, bo nie widzę, trudno rozróżnić ile tych samolotów tutaj. A, tu jest. Tak jest. Ale się pięknie rozwalają. Aż za łatwo się trochę rozwalają wręcz. O, to jest dopiero wyzwanie. Zniszczyć sterowiec. Postaram się mu strzelać w te wieżyczki. Może to jakoś go zniszczy. Może tutaj są jacyś wrodzy strzelcy czy coś. Strzelając w te wieżyczki powinienem trochę zniszczyć te sterowce jednak. Te wieżyczki tutaj się fajnie... Te gondole czy co to jest? To się fajnie niszczy. Wow. Coś tu dupi. Dobra, salwa z rakiet. Ale się ładnie niszczy. Fajnie to wygląda. Ogólnie sterowiec to jest dość ciekawy fenomen dla mnie. Budowali takie wielkie coś, to latało. Robiło to na pewno wrażenie. Wow, spelotki do mnie dupią. To niedobrze. Akurat pelotki się boję, bo chyba jest tutaj na samej górze właśnie działo przeciwlotnicze. Ale... No, szybciej jeszcze trochę postrzelamy i się nareszcie to zniszczy. O, tutaj jest działo na górze. Pelot, nie wiem czy je będzie widać. O, tutaj typek do mnie strzela. A, chyba go załatwiłem, ale nie jestem pewien. Muszę tu już uważać, żeby się nie rozbić. Bo by była trochę lipa. Tutaj latają ogólnie wrogie samoloty, ale do nich mi się nie chce strzelać. Ja się wolę skupić na grubszej rybie, jaką jest niewątpliwie sterowiec. O, jeden zniszczony chyba. Zginąć to w powietrzu. Jak ty coś powiesz, Blackburn. W porządku? Nie. Musimy przejąć działo przeciwlotnicze. Okej. Ty pójdziesz przodem. No. Przejść się po czubku rozpadającego się sterowca z I wojny światowej. Dobra, to rzecz do zrobienia, którą już muszę odznaczyć, bo właśnie to zrobiłem. Ale to wygląda, no kurde. Jak to ładnie tak ta płachta tak powiewa. Że wiatr nas stąd nie zwieje, czy coś? Najpierw rozwaliłem ten sterowiec, a teraz muszę po nim iść. Ogólnie dość ciekawe jest to, że ten Niemiec tam sobie siedzi w tym działku na samym czubku, że się nie boi. O! To nie wygląda za dobrze. Wszystko w porządku? Tak, nic mi nie jest! Znajdź drogę na górę. Ja pójdę do działa przeciwlotniczego. Dobra, zajmę się tym! Rany!
Okej, dostałem rewolwer. Ta wygląda jak sterowiec w środku. A temu co się stało? To tak, jeszcze na wszelki wypadek. I tobie też. Nigdy nie wiadomo. O, wybuch mnie wyręczył, a już chciałem mu strzelić. Na wszelki wypadek. Ale tu się wszystko rozlatuje, ja się lepiej śpieszę, bo... O, a to co? MP18. Nic takiego wartościowego. No, ale widoczki pierwsza klasa. Normalnie miejsce w pierwszym rzędzie. A te se tutaj walczą, ja sobie mogę sobie kucnąć teraz, popatrzeć co tutaj, a nie, w sumie się położyłem, o, mogę się położyć, popatrzeć sobie na Londyn i nic nie zrobi. Najlepsze miejsce na polu bitwy sobie załatwiłem. Chociaż czy ja wiem, bo to wszystko zaraz się rozwali i spadnie, więc no co, w sumie jednak nie jestem tego pewien. Co my tutaj mamy? Jakieś shotguny, tak? W sumie tutaj jest walka na bliskie dystans, shotgun może być lepszą decyzją. Chociaż tu żadnego wroga już nie ma. Za wyjątkiem tego tutaj gostka. No, nie ma tak jak siąść za sterami działka przeciwlotniczego. Ej, a te gondole ja przecież zniszczyłem, co się stało, że one... Chyba, że to jakiś inny sterowiec, nie wiem co się stało, ale... Robię tutaj niezłą rozróbę. Sieję popłoch w szeregach wroga. Wow, co ty, ożyłeś? Gdzie mam strzelać? Do sterowca czy do Niemca? Dasz sobie radę? Bo ja muszę do sterowca strzelać, a to chyba jeszcze jeden jakiś jest. Scena z filmu. To moja historia. Egoisty, który naraził życie, by kogoś uratować, a w efekcie odkrył, że ocalił samego siebie. Wojna wypacza fakty i usłyszycie pewnie inne wersje tej historii. O pilocie, który ukradł samolot i zabił kompana. A oszukując, kłamiąc i mordując, przemierzył pół frontu zachodniego. A przed sądem wojennym uratował go jedynie nalot wroga. Wilson! Nie wierzcie w te bujdy. Było właśnie tak, jak powiedziałem. Przecież bym was nie okłamał. Prawda? Prawda?